Cześć, witajcie, z tej strony Piorun. Mamy tutaj nową pokrywę razem z regulatorem temperatury do podgrzewacza do wody Kospel. Oczywiście po rozmowie z panem z serwisu okazało się, że gwarancja na te urządzenia to jest tylko 2 lata. I tu mamy płytę sterującą, na której mamy doskonały opis. Co jest gdzie? Powiem wam tak. Tutaj najbliżej mamy przewód neutralny. Neutralny, a tu mamy fazowy. Gdzieś ta literka powinna tu być, bo widziałem, że była. A jest, widzicie, przewód fazowy, a ten neutralny. I co jest najlepsze, że to, co potrzebowałem, czyli, o, tam w głębi widzicie, ten właśnie potencjometr regulatora temperatury jest w wersji drugiej zintegrowany razem już z płytką, a w mojej wersji jest zintegrowany na oddzielnej płytce i tej płytki nigdzie nie można było dostać. Jest z tym problem, nie można tego nigdzie ten. U mnie poszła ta płytka, raczej potencjometr. I o co chodzi? I tutaj, zobaczcie, też mamy właśnie neutral. I tu mamy fazę. I teraz pozostaje tylko poodpinać te przewody i je poprzepinać zgodnie ze schematem właśnie na płytce i załatwione, i tylko wpiąć czujnik temperatury. Słuchajcie, poprzepinałem to tak, jak było na płytce. No, wyostrzcie. Tu mamy zespół neutralny. Tu po drugiej stronie mamy zespół fazowy. I tak samo to wszystko poprzepinałem, jak należy, i jest efekt. Po prostu wszystko działa jak należy. Dobra, nastawiamy. Nastawiamy. O, słyszycie? Teraz właśnie pracuje. Podgrzewacz teraz pracuje. Pójdziemy zobaczyć na licznik. Na chłopski zdrowy rozum licznik zapieprza jak głupi. To znaczy, że grzanie jest odpowiednie. Czyli wszystko działa jak powinno. Po co nagrywam ten filmik? Po to, bo nie ma żadnego na YouTubie. Tu mamy neutral. Dobrze to pokazuje? Tak, dobrze. Tu mamy neutral, tu mamy fazowy. I podpinamy to tak samo, jak mieliście to podpięte na tej płytce. Czyli neutralny do neutralnego. Czyli jak właśnie w moim przypadku tu jest neutralny. To neutralny jest podpięty, grzałka jest podpięta z tego wyjścia, jest podpięta w to, a z tamtego wyjścia jest podpięta do tego. I tak samo z neutralnego wyjścia idzie do zabezpieczenia termicznego i tym wyjściem ostatnim z zabezpieczenia termicznego idzie do fazowego. Czyli jest to bardzo proste do zrobienia i tylko trzeba się kierować, jak mieliście poprzednio płytkę podłączoną do podgrzewacza, tymi symbolami na samej płytce drukowanej. Czyli w tym wypadku mamy tutaj neutral, tu mamy fazowy. I tak samo podpiąć właśnie trzeba tą płytkę i to jest tak naprawdę wszystko. No dobra, trzymajcie się, na razie.